Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nauril, a to jest ponownie Guild Wars 2. Dzisiaj przedstawimy wam klasę inżyniera. To jest właśnie ta postać tutaj na waszych ekranach. Rasa oczywiście Asura, bo wiadomo, tutaj wybrałem tą rasę ze względu na historię w świecie Tyrii. Tych osobników, tych stworzeń śmiesznych, które mają uszy jak słonie i tak dalej. Ale no, to są przemądrzali intelektualiści, wiadomo, którzy noszą głowy wysoko w chmurach. Tacy właśnie kontrowersyjni wynalazcy, tacy szaleni wręcz wynalazcy jakichś tam golemów i różnych skomplikowanych urządzeń. Więc rasa jak najbardziej pasuje tutaj do klasy inżyniera. A poza tym fajnie wygląda. Dla mnie ten wygląd nie przeszkadza, bo grałem wiele lat gnomem w pewnej grze. A także kiedyś, jak byłem młodszy, grałem w taką grę XCOM Enemy Unknown, czyli UFO 1 potocznie nazywaną, gdzie tam walczyło się z różnymi UFO-kami i właśnie sektoidzi. Kojarzy mi się ten Asurianin z takim właśnie sektoidem, więc miłe bardzo wspomnienia. Dobrze, nie przedłużając, klikamy na play i zobaczymy, jak to ten inżynier tutaj wygląda, jak się prezentuje i czy fajnie nim się gra. Tutaj zrobiłem 8 level właśnie, żeby już parę tam skilli odblokować czy wykupić za skill pointy, bo te skille tutaj u inżyniera są najistotniejsze. Nie tam jakieś kombinacje broni, które po prostu są bardzo ograniczone, tak za chwilę zobaczymy. Tutaj mamy raptem tylko pistolet, w jednej ręce można mieć lub dwa pistolety, o których za chwilę, lub dwuręczną strzelbę, której nie polecam, bo no kiepsko, jest mały fan z gry tą strzelbą, nawet myślę, że na PvP ona tam nie zaegzaminu, może, nie wiem, jeszcze nie grałem PvP tą postacią, ale ma tylko tutaj, no wiadomo, 5 skilli, które są dosyć marne według mnie i nie przynoszą żadnej radości z gry. No i jeszcze można mieć tarczę z pistoletem w drugiej ręce. Natomiast pod wodą, no to są nawet fajne skille, tutaj jakieś torpedy, grałem miny, jakieś tutaj takie haki na linach łapiące przeciwników i przypychające do siebie, czy jakieś czasowe ładunki wybuchowe, które są naprawdę fajnie wyglądają i tutaj pod wodą jest bardzo fajna walka. Natomiast polecam grę na powierzchni po prostu dwoma pistoletami. Dwa pistolety dają radę, jest fan z gry, są fajne ataki, dynamiczna walka. No ale jak wiadomo, inżynier nie bazuje na kombinacjach broni, tylko bazuje na swoich tutaj skillach. Czyli tutaj tej po prawej stronie, tutaj jakby no tych ikonkach, które się odblokowują, tych slotach, które się odblokowują z poziomem. No ja mam na razie odblokowany jeden, tutaj ten był od początku, wiadomo, leczenie. No leczenie jest też tutaj, te wszystkie jakieś eliksiry w ampułkach przeróżne. Więc on ma dodatkowe leczenie. Jeżeli tutaj mamy to tak eliksir H i sobie go rzucimy, który nas wyleczy, to jeszcze tutaj możemy F1 nacisnąć i obszarówkę rzucić, która też nam życie zregeneruje, plus da nam jakiś... znaczy właśnie, który da nam jakiś taki randomowy buff, randomową condition, jak tutaj się mówi w tej grze. Tutaj akurat mi się teraz wylosowała regeneracja życia. Czasami to jest to protection lub inne i to można użyć raz na 30 sekund. Taki dodatkowy wspomagacz. Natomiast tutaj przy F2 u mnie to jest literka Q, bo ja sobie to skonfigurowałem, żeby mieć bliżej te różne klawisze na klawiaturze. To jest aktualnie to F2 powiązane jest ściśle tutaj z tym slotem skilli, czyli drugim slotem po prawej stronie. I tutaj mamy aktualnie do wyboru karabin, który nas wspiera i za chwilę zademonstruje, jak to wygląda. Na przykład zaatakujemy tego dzika. Więc sobie wstawiamy karabin, który zaraz zacznie naparzać. Jeżeli my, bo ten dzik oczywiście jest na żółto, więc karabin sam nie zacznie strzelać, bo on nie jest jakby agresywny. Ale my teraz sprawimy, że on zmieni kolor na czerwony i karabin nam pomoże. Więc tutaj karabin jest jak najbardziej no fajnym dodatkiem do tych, no i nam pomaga, bo robi niezły damage. Można go, klikając drugi raz, jak już on jest postawiony, rozłożony, klikając drugi raz, można go przeładować.
jakby zasilanie mu przeładować i on wtedy zacznie napieprzać automatycznie, tracić trochę HP, bo ma też własne HP, ale zacznie o wiele szybciej strzelać, no i robić większy damage i za chwilę to zademonstruję. To są tutaj, jeszcze szybko wspomnę o tych atakach. Tutaj ataki są fajne, to są taka seria zatrutych strzałek z pistoletów, które dodatkowo powodują damage over time na wrogu, czyli zatrucie wroga i tutaj od trucizny obrażenia czasowe. To jest taki static shot bardzo fajny, który taki elektryczny strzał, który confusion na 3 sekundy prowadza, czyli przeciwnik jest taki no zamroczony, nie wie o co chodzi. No i oślepia go też na 3 sekundy. Tutaj mamy blow torch, czyli taką salwę ognistą z pistoletu. Pistoletu nasza postać wystrzeliwuje właśnie w kierunku wrogów, a to jest taki gluszacz, czyli taki tutaj obszarówka, która spowalnia, na przykład tego dzika teraz spowolnimy i on powinien stać się agresywny. Tak, stał się agresywny, pistolet zaczyna, no właśnie, powinien zacząć strzelać, nie wiem czemu nie strzela. O, teraz jak ja zacząłem strzelać, to on zaczął strzelać. I on też taki tankowania trochę, bo ten dzik, jak widzimy, on ma w dupie raz, tylko sobie nasz pistolet atakuje. Na naszą tą giwerkę, która nam pomaga. Więc to też jest fajne. Ja osobiście w połączeniu z pistoletami, które nasza postać trzyma w obydwu dłoniach, właśnie stosuję ten tutaj tutaj działko, które też spełnia zadanie jako takiego tanka. Takiego właśnie jak u Rangera Pet, więc to jest fajne. Tutaj wiadomo, możemy sobie jeszcze F2 zawsze używać i strzelać takim też tutaj pociskiem surprise, czyli zaskakującym strzałem. No tutaj dzik nas tutaj próbuje strzelżować, ale postawiliśmy działko i on zajął się już działkiem. Możemy sobie trójką go spokojnie omamić i tutaj dwójką go zatruć i spokojnie tutaj go dobić. Działko nasze naprawdę daje radę. Więc tak wygląda jakby walka dwoma pistoletami i działkiem. A teraz pokażę wam, jak co się stanie, jeżeli zamiast działka na przykład wezmę granaty. Biorę granaty, tutaj pod F2 nam się zmienia, że teraz rzucamy granatami i na przykład w tego dzika rzucimy sobie serią granatów, które fajnie wybuchną i dzik dostał 138 damage i teraz atakuje. Teraz na przykład tutaj sobie spalę cooldowny na pistoletach, tu tak z niego strzelę, tutaj wszystkie ataki wykorzystam i go spowolnię glue, zrobię unik i przełączę sobie na te granaty, czyli nacisnę siódemkę i teraz mam zupełnie nowe menu, jak widzimy, i tutaj są różne rodzaje ataków granatów, jakby on wziął granaty w łapę i będzie granatami napieprzał tego dzika. I o, właśnie tutaj tak się czyni, że tutaj jest, zaraz wam wyjaśnię po kolei co to znaczy, no trochę dostałem od tego dzika, zaraz się podleczymy. I tu mamy, jeżeli naciśniemy właśnie 7, czy ja tutaj mam pod E to zmienia nam się zupełnie 5 ataków i teraz jesteśmy granatnikiem, rzucamy granatami. I tak, pierwszy to jest zwykły atak granatem, który właśnie dwoma granatami, który jakieś obrażenia robi. Drugi to jest granat odłamkowy, czyli który jeszcze dodatkowo rani przeciwników i dodaje im obrażenia czasowe. Trzeci to jest właśnie oślepiające granaty. Czwarte to są spowalniające. Boom. Fajnie to wygląda, fajna animacja. Piąte to są z trucizną granaty. To ciekawe granaty z jakimś gazem musztardowym. W każdym bądź razie, no tutaj to jest, jak widzimy, na tym bazuje postać inżyniera, że zmieniamy jakby tutaj konfigurację skilli po prawej stronie, a to ma duże znaczenie potem, czym walczymy po lewej stronie, jakie tu skille nam się pokazują. Czyli tutaj u inżyniera te skille bazują głównie na damage'u, to dodatkowo oczywiście skille odblokowywane za skill pointy, bazują głównie na damage'u, nie tak jak u innych klas, na przykład u hatera to są głównie spowalnianie, tam jakieś inne rzeczy, natomiast u inżyniera to przede wszystkim damage i urozmaicenie ataków, bo wiadomo, no, ta broń nasza nie oferuje tutaj rodzaje broni zbyt wielu ataków. Dobrze, teraz jeszcze tutaj odblokowałem dla was, dobra, wracamy na razie do tego dwóch pistoletów, które są naprawdę bardzo fajne, bo strzelają sobie seriami i jest zabawa i jesteśmy takim tutaj kowbojem asuriańskim, jak Clint Eastwood prawie. No i teraz tutaj jeszcze mamy
Throw mine, że stajemy się takim saperem, nie, może nie saperem, ale asurianinem podkładającym miny i bazującym na minach. I tutaj jakby już nie mamy innego panelu ze skillami, tylko mamy właśnie pod siódemką nową umiejętność minowanie. To tutaj F2 to jest jakby tutaj rozkładamy wokół siebie miny i jak tutaj nam wejdzie w te miny dzik, to się zdetonują, no i zrobią uszkodzenia bardzo fajne. Natomiast pod siódemką mamy, że rzucamy w niego ładunkiem jakby minami i go tutaj kajtujemy. Zakładam minę, go kajtujemy pod tą minę i jak on wejdzie na ten teren, gdzie jest ta mina, to albo sam wypuł, albo ta mina sama się detonuje, albo jak drugi raz naciśniemy siódemkę, to wtedy nam sami ją zdetonujemy. Na przykład tutaj zobaczmy, dajemy tutaj właśnie, planujemy minę, która sobie pod ziemię się wlazła i tutaj siedzi, jest tutaj pułapka na tego dzika. Zaczynamy sobie atak na przykład z trójeczki, żeby go trochę okupić i on wyłazi teraz na minę i wybuchła mina, tutaj go odrzuciła w tył z nóg i więc też bardzo ciekawy, bardzo fajna opcja, już ten dzik to w ogóle zgłupiał i spieprza od nas, boi się nas, w ogóle już nie chce mu się walczyć, ale niestety, no niestety knurku, nie uciekniesz od nas. Dobra, to tak to wyglądają te miny, czyli jeszcze mówię, F2 to możemy wokół siebie, tutaj jak widzimy je, one sobie tutaj tak pikają i też jak nam przeciwnicy wejdą na nasze pole minowe, to porozrywa im kończyny. No i jeszcze jedna, żeby nie przedłużać, jeszcze jedna tutaj, jeden skill, który zupełnie zmienia nam walkę. Znaczy zupełnie, no może nie zupełnie, ale no ja, najmniej mi się podoba na razie, bo jest ma dosyć niski, czyli krótki zasięg działania, czy obszar, efektowny obszar, to jest nasze działko, które właśnie pluje ogniem, taki flamethrower, czyli tak jakby takie trochę tak tutaj, no mówię, no taki tutaj, no działko, które właśnie pluje ogniem i one działa w ten sposób, że kiedy podejdzie do niego, kiedy jakiś wróg do nas podejdzie, to on wtedy go tam uszkadza ogniem i zadaje damage over time. Zaraz zobaczymy, weźmiemy jakiegoś dzika. Tutaj teraz też mamy throw napalm, czyli możemy napalmem pod F2 rzucać wrogów. I to tak wygląda, że... O, i tutaj się nasz dzik zapalił. I do tego działka biegnie, choć tam działko tutaj zniknęło. Bo to jest istotne, żeby potem pamiętać, że na początku nie ma co tego działka stawiać, tylko albo rzucamy napalmem, albo odstawiamy to działko. Bo nie wiem, jaki to jest chyba bug w tej grze, że... Kiedy działko stoi, ja rzucę napalmem, to działko mi się niszczy. Nie rozumiem tego za bardzo, dlaczego tak się dzieje. Zaraz jeszcze zobaczymy, bo ten tutaj dzik... Dobra, postawimy teraz te działko. No i zobaczymy, jak one... O, ja tutaj sobie też służy jako taki nasz tank i nam agresję z nas jakby zrzuca danego moba. I sobie nawet fajne. Teraz tak widzę, że jak... No wiadomo, ta... ogólnie rzecz biorąc... No ciekawie się gra tym inżynierem zupełnie inaczej niż Rangerem, zupełnie inaczej myślę, że jak inną klasą, bo dosyć oryginalna klasa, rzadko spotykana w MMO, rzadziej niż te standardowe, jak wojownik tam, czy złodziej i tak dalej. Ale myślę, że tutaj też wymaga pewnego skilla. Tutaj, aha, jest też, że jak postawimy te działko, które właśnie ogniowe, no to wtedy jak jeszcze raz, jak naciśniemy F2, to one nam tutaj wybuchnie i zrobi niezły rozpierdziel wokół wrogów. Więc to jest fajne, trzeba się tego wszystkiego nauczyć, to wszystko poznać i dobrać sobie jakby odpowiednie właśnie skille, potem wiadomo, że będzie można mieć 2-3. Oto już w ogóle będzie masakra, jeżeli... Znaczy no w sumie, jak się postawi takie działko normalne, takie te tej snajperskie, które strzela i jakby ściąga z nas agresję i potem sobie można jeszcze mieć granaty czy na przykład te miny, to naprawdę może być fajnie, może fajnie się grać inżynierem i no i myślę, że też jest wielki fan z tej, wielki tutaj fan grą inżynier, no to trzeba się jej nauczyć. Tutaj niestety jeszcze żadnych traitów nie mam, bo te traity są od któregoś poziomu, od 11 poziomu. Więc nic wam tutaj nie pokażę w trajtach, ale myślę, że też mogą być ciekawe i na pewno są. Więc tak wygląda właśnie, moi drodzy, inżynier. Tak się nim gra wstępnie. Tu są jeszcze inne umiejętności, przynajmniej nieodblokowane. Jest ich naprawdę wiele różnych.
ale wybrałem te najciekawsze, te właśnie robiące dodatkowy damage. No i też polecam tą klasę, ja na pewno nią będę grał i będę patrzył, jak ona się rozwija. Nie wiem, jak to wygląda na PvP, czy to się łatwo tym gra. Może być różnie, na pewno wymaga to jakiegoś skilla, takiego jeszcze bardziej, bo chodzi tutaj głównie o te na przykład granaty, czy te miny, że trzeba się poruszać w tym samym czasie, trzeba jeszcze móc potrafić jakby, no nie wiem, tutaj ruch i jeszcze w odpowiednie miejsce, żeby te granaty właśnie tutaj rzucać, no to nie jest takie łatwe, bo na przykład jeżeli używamy prawego przycisku myszy, żeby sterować jakby naszym ruchem, no to już jest problem, musimy na chwilę go puszczać i naciskać lewy, żeby te granaty rzucać, więc na pewno wymaga to skilla. No ale to jest taki też no, na pewno support, postać, która też supportuje inne postacie i dużo tutaj jak widać mam ataków obszarowych. To może na razie tyle, żeby już nie przedłużać. Tak się prezentuje Inżynier w Guild Wars 2. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że mój filmik był pomocny właśnie i zdecydujecie się, na tą postać się zdecydujecie lub nie. Zapraszam do komentarzy. Dzięki, do zobaczenia. Do następnego filmu. Trzymajcie się. Hej.